W dzisiejszym odcinku dzielimy się na dwie drużyny. Kto wykona więcej zadań w 2 godziny, wygrywa. Głównym zadaniem za 5 punktów jest przehandlowanie złotówki na przedmiot o jak największej wartości. Reszta jest punktowana za 1. Zaczynamy na rynku, a metą jest molo. Nara. Jora, już nagrywasz? No. Brazo! No. Jeden punkt dla nas, wygrywamy, 1-0. Brazo! Mam punkt. Co, jak ceny? Co się stało, Malenka? Mamy kotwicę dzisiaj. Boże, kula się. Tam był pies taki fajny, ciemny i możemy z nim zdjęcie zrobić. A jest to takie? Tak, to jest zwierzęcie. Dobra, no tak, to chodźmy. Możemy zdjęcie zrobić z psem? Tylko z psem. Yeah, photo only with the dog. For the, you know, we are doing YouTube video. Ojeju! Okay, thank you very much. Have a nice day. Intercontinental bias. Czerwony. Tu jest pani, patrz. Pani na czerwono siedzi. Dobra. Okej, mamy zdjęcie pani ubranej na różowo. Teraz są zadania, które będą, no, wśród właśnie z ludźmi. Więc jakby jest takie największe skupisko ludzi, najwyższym się je zrobimy. Kurczę, czy, a ja jestem influencerką. Tak, mam TikTok z influ. To co, nie liczę się niby? Ej, a fota ze zwierzęciem, gołąbku zwierzę, nie? Tak, robimy z gołębiem? Tak. Niech skacze na mój pole. Idzie tu, idzie. Idzie, dobra, mamy go. Aj, dobra. Dzięki, gołąb. Foto z raperem. No kurde. Słyszałem tego pana, czy zarapuje? Tam jest pomarańczowy ziomek. Idzie w koszulce. Gitara, kolejne. Lecimy jak burza. Trzeba burz tym znaleźć i muszelkę. Muszelkę to... Jak dać kwiatek widzowi? Bo musimy widzę najpierw znaleźć. No, kwiatek, a jakbyśmy ukradli? A taki kwiat jest stamtąd? Przestań kraść rzeczy, Karol. I to z Morzyszczyna, okej? Okay? Radzę bogatsza sobie. Bogatsza u nas. Właśnie dlatego, że kradnę. Zasięgi od diabla. Pocztówki. Idziemy tam od razu. O, dobra. Idziemy po magnes. Jest. Biorę burz z bursztynem. A czy to jest bursztyn? No to jest bursztyn. Czyli dwa w jednym robimy. Ej. Iście stąd. No. Ej, co? Tu są bursztyny. No. To się zaliczy? Znaleźć bursztyn. Znalazłam. Idziemy, do widzenia. Miłego dnia. Taką. Patrzcie. Mamy tu i bursztyna, i taką piękną i magnesik. Piękne. Piękna. My to jesteśmy mądre. Ej, tu jest latarnia w ogóle i musimy zdjęcie mieć z latarnią. A latarnia jest na plaży? A gdzie jest latarnia? Z taką to nie, z taką nie. O, tu mogło być muszle. O, jest muszelka. No tak, którą bierzemy? Masz taką malutką. Kwiatek trzeba jeszcze ogarnąć. Wiecie, gdzie są moje Mariany? Tak, o kurde! No i to szanuję! Z tej... O, kwiaciarnia, ty! Chodź kwiatowa. Różyczkę jedną. A co się na grób daje? Może jakiegoś hiacynta mam? Co ty już w ogóle? No, różyczki takie już przerokane. Jak ci Dawid wysyła co 2 tygodnie zdjęcia i róże, aż te kwiaty i róże, to się nie dziwię. Trochę tak, bo mi nigdy nie dał kwiatów. Chcesz kwiatka? Karo kupiła 5 kwiatków dla ludzi i mi nie dała nawet. Dała Kezmanowi, nie mi. Ale kupić takiego na grób, dobra? A pani zrobi taki mini bukiecik z tych takich śmiesznych. Przez tak zrobiłem bukiecik. No, ten różowy fioletowy mi się podoba. Biały też może być, bo ładnie będzie. Proszę, sarkosz. Dobra, widzę, jakieś kwiatki z pola mi zerwała i fajnie się cieszy. Ładne są, od niej uczesane. Teraz można kartę pani, czy nie? Kurde, biegnę po hajs. Można po tym. Działa. Kwiatuszek dla Wicki. Proszę. Piękny kwiatuszki. Wic? Wic. Proszę bardzo. Już kolejny. Już kolejny? Brakiel. O, taką fajną zieloną wezmę. Którąś z tej bym wziął. Mam pani wydać ze stu, jak coś? Złotówkę to kosztuje. Złotówkę? Stary, niech pan ją sobie weźmie. Niech pan ją słucha. Słyszysz, o, dobrze, dziękuję. Polecam, tutaj jest wszystko. Proszę wbijać, dostaliśmy prezencik. Jesteśmy koło brzegu i potrzebujemy influencera. Jak jest kto tutaj, ktoś, kto kogoś ogląda i przyjdzie, to zapraszamy, napisz do mnie demo, okej? Okay? Siedzisz jak latarnia, Kamil, czy nie? Ale widz w sumie też jest potrzebny, nie? Tak, no. Dobra, to widz też. Widzowie, trochę to było naciągane, ale Karolina zrobiła właśnie sobie zdjęcie z dzieckiem, które ma taki kapelusik malutki dla dzieci. Ale wydaje nam się, że to się zalicza. Powinno być, zrobimy. Ja, tak wiecie, nasz... bezpieczeństwo. Tak, backup plan, you know? Ej, tu są mewy. Jest mewy. A co to za mewy? 3 mewy, Mariany. Ale jakie, gdzie je widzisz? No, nie widzisz? Nie widzę. Mariana nie widzisz? Mewa Mariana? To jest mewa Marian jeden. I co, fotę przy tym robimy? Dobra. Dobra. Dobra, gdzie jest drugi Marian? To ja bym szła w jedną stronę. To są podobno 3 takie mewy. No chodź, nie ma jednego.
Można gdzieś nad morzem. Może, może. Nie, bo podobno są trzy w brzegu właśnie. Cholera. Tu tych pewnie szukał jakichś wyszukanych, szuka największe zabytki. Jakieś mewy Mariany, że są w całym Kołobrzegu rozpiździone. Chiński market i za złotówkę na pewno będzie, okej? Okay? Na 1000%. Co to jest za złotówkę właśnie? Piłki. Piłki? Pogoły, super. Masz takie małe piłki? Tu są, w koszu. Za złotówkę jest idealnie. Ale to jest łapno. Masz złotówkę. Tak, dobrze. Czyli tą piłeczkę musimy wymienić za coś. Tak. Mamy piłkę za złotówkę. Jakby, nie wiem jak to sprzedamy, jakby to sobie strzali Nie, ładny kolor, akurat kolor jest super lawendowy. Bardzo, także najlepszy lawendowy, taki fajny. Tak, no. Idziemy na plażę i na plaży ludzie lubią jakieś właśnie podbijać, coś porzucać, no to jest perfekcyjna piłka do rzucania. Znajdziemy właściciela z psem i mu sprzedamy jako piłeczka super tak, dobrze. Dobra. Chociaż pewnie się rozwali po jednym razie. Jeśli będziemy chcieli sprzedać piłkę, ale musimy za większą wartość, to jak zobaczą, że to jest warta złotówkę, to ja zdejmę, Pierwsza zasada marketingu, oszukiwanie ludzi. Druga zasada streamerki, oszukujcie widzów. Jak osiągnąć sukces na Twitchu? Ej, macie coś, co byście chcieli wymienić za złotówkę? Tu opis, papier, nie, papierek to nie, bo muszę to później strajdować dalej. Mogę dać połowę paczek i chusteczek. Coś się za to wymieni na coś lepszego? Próbuj. Dzięki, super. Proszę, złotóweczka. Mam paczkę chusteczek. Za 10 groszy kupisz. Spak? Nie, no nie wiem. Chcę kupić paczkę chusteczek? TikTokerów mamy. Macie coś do wymiany? Mamy TikTokera tutaj. Może wy macie jakiś pomysł? Boże. Właśnie. Macie jakiś pomysł może wy? O, ja mam! Ja mam pomysł. Nagrywaj. Ona jest 10 na 10, ale jest influencerką. Ona jest 10 na 10, ale lubi anime. Genialne. Genialne. Dobra, mamy kapelusz. Dobra, nice. Dobry, ziup i tyle, tak od razu przed twarzą. Może było widać, że robię. No tak wiesz, troszeczkę mogło być. Jo, wiesz, jak się targujesz, to wiesz, mówisz, ach, chciałbym HBRBB. Ja tak się w Abu Dhabi handlowałem, ten targowałem. Nie macie nic, co byście chcieli? Myślałem, że coś będę miał, ale nie mam nic. Myślę, nie, no nic, to poszukamy dalej. Wyjmie ze swojej skarbnicy. Ile masz na TikToku? 10k. Dobra. Wow. Dobra. Ale ostatnio 2,2 miliona. To podczas to było. Ej, to mamy dwa TikToki w jednym, bo TikTok z podstawą obcą i z Influ. Mamy dwa. Właśnie, od kiedy jest Influ? Pomyślimy. Okay. Ty macie coś do wymienienia za taką super wartościową paczkę chusteczek. Niestety nic nie macie, co? Niestety nie ma. Jakbyśmy poszli na plażę, udało nam się skochać ręcznik od kogoś, to wydaje mi się, że dałoby się to wytradować jakoś. Ale no, nie ma ludzi. Chętny na chusteczki moje. Pa, mewa Marian. Mewa Marian! To jest drogi Marian. Drogi Marian, bo jeden był posągiem. Kort tenisowy? Tą piłkę na piłkę od tenisa? Bo taką lepiej, łatwiej sprzedać. Tak, no właśnie dla psa czy coś wtedy. Ja bym mogła zagadać, co nie. Starsi traktują mnie jak córkę, a młodsi jak siostrę, więc ja mam tą taką dźwignię handlu dla mnie. Tak co, idziemy? Bo jak mają 10 piłek, to kurczę, mogą się jedną wymienić, nie? Do tego pana, bo on ma dużo piłek. On ma dużo piłek. On ma dużo piłek. Przepraszam bardzo, takie głupie pytanie, bo mamy taki challenge z kolegami i muszę wymienić tę piłkę na coś wartego. I jak pomyślałam, że pan ma tyle piłek, to może by się pan podzielił taką piłeczkę na szczęście. Telefowa za piłeczkę. Jedną tenisową. Tak. Tak, a ja przyniosę odpowiednią, tak? Bo tutaj znajdę taką piłkę. Jak ja nie mogę. Może... Jakakolwiek dosłownie. Właśnie jakakolwiek. Jakąkolwiek, a nie z tych naszych, których my tak, używamy, tak, nie? Tak, tak, tak. O, jakby tak, jakby była jakaś znaleziona stara czy coś, byłoby super. Super. A możemy za dwie się wymienić? Dobrze, tak, tak. Dobra, ej, to super. Ale to musimy panu oddać wtedy ten. I to taka od nas na szczęście. I będzie wszystko okej. Tak. Dobra, super. Dziękujemy. To już mamy 8 zł. Kurczę, pieczone. Wow. Diabeł. Diabeł. No tamte. Siema, chcecie się wymienić chusteczki? Coś fajnego w zamian? Dałyby się chusteczki, ale nie mam nic w zamian. Kurde. 2 złote? O! Dzięki. Miłego dnia. Ten trade, ja to jestem słaba w interesy. Mój stary by tutaj musiał się pojawić chyba. Ej, to możemy tych moich kolegów, żeby nam coś dali. A to ustawione trochę, co? Nie. Nie. Ej, to jest ustawione pod Sarko. On jest taki właśnie farmazon, roztańczony. On ci powie, no opłaca ci się, opłaca. Opłaca ci się. Powie, że to są jakieś z aloesem za 10 zł. Szukamy jakiś parę, jakiegoś zakochanego chłopaka, który chce zaimponować dziewczynie i mu wciskamy kwiatki za 30 zł. Miłość. Miłość. Piękna rzecz. Ej, idziemy tutaj, pani na Biegel lubi biegać, ale za co może się... Biegel lubi biegać. Nie, dziękuję.
Na plaży w Stegnie? Tak, jest zadanie. Jest, ale tu ziomek jest. Jestem na plaży w Stegnie. To my dojdziemy tam? A Stegn to nie jest inne w ogóle ten? Ja nie wiem. To chyba jest gdzieś indziej. Ej, sorry, mam pytanie. Mam takie chusteczki. Super, super, które są. Ona dotykała. Ja uciekam. Te mocy dla ciebie. Ciebie tylko. Sorry, ale chyba raczej tego nie użyjesz, ale chłopaki się bardziej się przyje, ten. Oszust. Trzymata. Okej, przepraszam. Już mam dobrość. Idziemy na lody. Nie, loda to bardzo nie chcę, bo... Ale masz zjeść go. Nie, bo dzisiaj, ja ci dzisiaj zepchnę będzie... ci to do mordy jeszcze te lody, wiesz? Dzisiaj będzie masny Ben robić loda na scenie. Będzie robił loda. Zrób mi loda. Zrób mi loda. Widzę dziecko z kapelutkiem. To jest kapelutek, czy to jest... Mewy, tu są mariańskie. Mewa, Mariana. Mariana, my mamy. Super. Dobra, mamy to. Super. Ej, Sini, dostaniesz dwa punkty, jak się zmoczysz w tym przebiegiem przez to. A czemu ja? Ja chora będę. Mogę? Dobra, cię to jest załatwe trochę. To ty za punkt. Dobra. Ale ci... Kurde, nowe buty. Jestem mokry na wasz widok. O nie! Nikt nie chce takich fajnych różowych chusteczek. Nie wiem, ludzie mogliby nam coś dać, nie wiem. Rzucimy w kogoś błotem i zapytamy, czy potrzebuje chusteczek. Pozdrawiam YouTube. Dzięki. Dzięki. Ej! Chcesz coś sobie wymienić? Jakieś papierosy? Kurde! Proszę, Kamil, to dla ciebie tutaj błeno tak jak chciałeś, z bananem tak jak chciałeś. Dzięki, dzięki. Dla operatora wszystko. Ja proszę. Co piszesz do Tutka? Czy dostaniemy dodatkowe punkty za to, że zrobię sobie tatuaż na twarzy z Henny? Ta na dupie sobie zrobi odpis. A Kezman, a jak na stronę na plaży? Ja tu kontentu szukam, te dodatkowe punkty i nic w ogóle idzie. O, lemoniada jest. Bo to jest tak, że mamy kupić tobie, ale nie znaczy, że ty to możesz zjeść. Dumny jesteś z siebie? Parowo? Żałująco. Co zaśpiewałeś z Stegnie? Ja może z panem zaśpiewamy. O! Dzień dobry. No ja takie pytanie w sumie mamy. Czy jakbyśmy panu puścili jakąś taką piosenkę, byłby pan mógł spróbować coś podobnego zagrać, my byśmy sobie pośpiewali do tego? Stegnie na plaży, poznałem cię na plaży, Stegnie. O! Stegnie na plaży, znowu jestem. O! Dziękujemy bardzo. Dobra. Dobra, to zobaczymy, co z tego będzie. To ci uderzenią. Rwuj. Tak cudownie smakuje. Tak sztucznie. Smak dzieciństwa. Cukier. Została znaleziona. Widzicie, mamy muszelkę. Zaliczony kolejny punkt. Nice. Chłopaki, witam. Mam taką ofertę dla was, nie do odrzucenia. Czy za te chusteczki coś byśmy mogli wytradować z wami? Ja nie mam nic, mam tylko telefon przy sobie. Kolega. Masz coś fajnego? Guby? A macie może 2 złote? Tyle pieniędzy nie, nie mamy. No, ale patrz, jakie one są ładne. Bananki. I to, o, przez, patrz, wielkie serce ma koleżanka i bardzo jej zależy. Razji! Gumy mam. To lepsze niż chyba chusteczki. Bo nie wiem, czy ludzie się boją chyba gum brać od obcych ludzi, nie? Nie, tam. Okej, okay. Chusteczki są super, dobrej jakości. Bananki. Dziękuję. Moje gumy zamienił. Mamy progres. Tylko teraz trzeba za gumę jakoś na coś jeszcze lepszego zmienić. Musiałam o tym wielkim sercu powiedzieć. No musiałam, to mnie przekonało. Proszę. Dowód, mamy dowód. I patrz, i ja teraz zjem. A to nie twoje. Ale jem. Zjadłam. Ja zja. Nie mogę. Czy nie chcesz waty cukrowej? Chcę, to moje marzenie. Kupisz mi? Tak. Dzięki, daddy. Ratujesz tam, tam, tam. Życie. Czemu, a co jest? Nagrywamy odcinek, gdzie mamy takie bingo w Kołobrzegu, czyli musimy wykonać zadania. Jest grupa właśnie Jasarko na versus Shini, Stasia i Kezman. Dobra, więc tak, potrzebowaliśmy widza. I tu jest oczywiście widz najpierw piatyczek od ciebie. Bo jest tak. Katek dla widza. Tak, i czy nagrałbyś z nami TikToka? Normalnie. Luźny TikTok. Dobra. Mamy to. Dobra. Z mojego telefonu na bractwo, czy na twój? I dla ciebie jakoś? Może być z mojego, no. Dobra. To wpisz freeze z Stegno. Ale na bractwo, tak? Musielibyśmy... Stałem cię na plaży w Stegnie. Stegnie na plaży znowu jestem. Ładnie się wczułeś! Tak, prawidłowo. Zajmiosa, dobra. Pancerzem. Tak? Nie. Dla tych, którzy dbają o zdrowie, sałatki owocowe i warzywne. Nogi mi się dają. Uwaga i robię gwizd. Ale nie, zwyczek wystawiłaś. Ej, moja pomadka! Ale ładnie, wow.
O tu, tu, tu. Trej, 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 trej. A nie chcesz może gumy stridować się z nami za coś? Za coś? Nie mam nic. Nie masz nic? Dychy nie masz? Kezwa! Widzę już! Ja możemy się panów policjantów zapytać. Dawaj, pistolet, dawaj, spluwę. Długą lufą, lufą, lufą. O, patrz, widzisz, masz tu pana policjanta. Ale chyba mam interwencję z balonami. Czy nie uważaj. Tam jest molo? Dobra, widzowie, więc tam jest Mewa Marian 1, Mewa Marian 2, Mewa Marian 3. I zaliczamy tym właśnie zadanie, bo nazwałem te mewy wszystkie Marian, live. A szybkie oksy jakby od niego zabrać? Dziecko masz szybkie oksy. Nie, bo nie wiem, czy od dziecka można tak kraść. Łatwiej, nie głupio. Pani powiedziała, że balony za 35, ale mnie upuści za 20, ale nie za dwie piłeczki niestety. Wymieniamy rzeczy na kolejne rzeczy i myśleliśmy... Nie mogę ich zdjąć. Okej, okay, dobrze, rozumiem. Dobra. O! I co? Za pierwszy? Tyle? Zaliczamy to? Pewnie, że tak. Nawet jak i księżniczka. To ja. No, zrobimy sobie zdjęcie tutaj z latarnią. O! Chodźcie. A to jest ta duża tam tak. Po lewej? To jest latarnia? Tak. Metamolo, czas 2 godziny. Wszystko mamy. Foty z raperem. No, tylko ten trading do tu. Ale co, spytamy się pani, czy to są jej książki, a jak nie, to zostawiamy kuleczkę za nie. No patrzcie, są książki tu. Co wy na to? Zostawiamy piłeczki za książki. Cena. Nie ma. Jest wymiana dokonana. To jest jedna piłeczka za książki. A co, mamy dwie książki więcej za to? Nie. Powiem tak, to nam zwiększa wartość jeszcze bardziej, tak? Bo to jest przynajmniej 14 zł. Idziemy budować zamek szybko? Nie, książka taka. Nie. No dobrze, to miłego dnia życzę. Może? Zróbcie fake rap. Dobra. Robimy to, robimy to. Macie siła na tradowanie. Cześć. No można po to? No pewnie. Szykuj się na 20. To ten raper! Kezman! Kezman to ten raper! Oki, chodź, chodź! Oki, dawaj, dawaj, dawaj. Młody Jerzyk? No! Młody Jerzyk! Macie mordy do tradowania? Tak. Nie mają nic, za gumy. Cokolwiek. Airways. Musimy jak najdroższą rzecz mieć. Byłem wejpę wart 33 zł, ale jest przepalony w połowie, więc nie wiem. No tego nie wiem. I paliłem. No to nie wiecie. A to tak. Możemy za niego, tak? Możemy za wejpę. Tak? Chcesz? Tak. Mamy gumy. Zajem! No, patrz, cała paczka praktycznie. Proszę, jakie zajem. Donate! Dobra, ej, mamy sprawę. Jaką? Nie chciałbyś mieć tej książki. Szlachetne życie. Super książka za Bucketa. Bo potrzebujemy... do czytania. Ale o, jeszcze raz, bo jestem chyba zbomowany od 22 godzin. Byłeś na sanie? Czy nie? Czy tak po prostu sobie ten? Po prostu. A, zajebiście. Jeszcze raz. Dobra. Książka Szlachetne życie. No. Za twoją czapkę. Bo... Nie, czapki nie. Nigdy. Bo mamy... A, nigdy. Posłuchaj. Nigdy czapki. Nigdy czapki nie oddam. Jesteś w tej czapce, czuję jak taki cygan. Jak Bóg, jak Bóg. Jak cygan. Zmienię wam to kurwa wieżą zaraz te. A jak się będziesz czuł po przeczytaniu książki? Zależy, czy ją przeczytam. Król cyganów będziesz wtedy. Nie, czapki nie oddam. Nie ma takiego dyskusji. Jaj. Chcecie, to dajcie książkę? Nie. Albo zagrajmy w piłeczkę. Nie, bo musimy ją sprzedać. Dobra, ja lecę budować. Piłeczkę możemy zagrać. Proszę. Dziękuję. Czekaj, o. Proszę. Dobra, dziękuję. My lecimy. Do zobaczenia. Dobra, lecimy na plażę, mam 5 minut. Szukam Szlachetne życie? Nie ma. Szukam tego autora, patrzę, no jest po kolei. Parę książek ma napisanych, ale jest tutaj napisane, uwaga, bo ta książka nie istnieje jako cena. Jakby nie ma jej przetłumaczonej, po ale polsku. Jest tu... Przetłumaczono o tytuł Living for God. Wchodzę na Amazon Living for God i uwaga, drukowana 15 dolców. What? No i 7 dych to będzie. Kuba zamek. Zrobiliśmy zamek księżniczki Shini. To chyba wyślę po prostu. Znaczy to tak, a Kuba zamek. Piękny jest. So, how you doing, guys? Okej, okay, zaczynamy. 3 mewy Mariany. Mamy? Mamy. Nie mamy. Nie mamy. Co? My na, co? Nawet mamy, więcej mieliśmy. Ja nie widziałem tych mew. Tu mamy Mariana jednego nawet. Tu jest jeden, daję trzy. No. Dobra, zamek z piasku. Mamy. Mamy. TikTok z obcą osobą. Tak. Mamy. Też. Nawet 5. TikTok z influencerem. Mamy. Mamy. Z gościa, co nawet 2 miliony ostatnio chwycił na tym, na TikToku i 10 kama. Co? Foto ze zwierzęciem? Mamy. Też. Foto z raperem? Mamy. Mamy. Z
OKIP mamy. O co? No. Jaki cudem. No pokażemy ci później. Okej, osoba urana pomarańczowo. Mamy. Tak, różowo, wiadomo. Kapelusz też. Mamy. Zaśpiewać scenie na plaży z odlosową osobą. Mamy. Tak. Znaleźć bursztyn. Mamy. Mamy macie? Tak. Mamy. Znaleźć muszelkę. Mamy. Też. Kupić wadę cukrową. Mamy. Losy tajskie. Mamy. Tak. Dla operatora. Mamy. Wodę z latarnią. Tak. Tak. Krzyknąć bractwo. Tak. Tak. Kwiatek dla widza. Tak. Tak. Zdobyć smajny z kożu na tak. Przedmiot o największej wartości. Mamy. No i co macie? A co macie? Mamy? Wziąć już? Tak. To jest wasze? To jest... Nie, ile wy macie? No to też. My mamy takie coś o wartości 33 zł. Co wy macie? Bardzo mocne. Książkę mamy, która na internecie jest warta 70 zł. Dobra, sprawdzam ile to jest warte. Używane. No książka jaka? Nowa, nowa książka, to najlepsza, nowa książka. Skąd wy tu macie? To teraz trzeba podsumować, koniec końców. Czego wy nie mieliście? Rapera, influencera. Czyli trzech nie mamy, ale mamy za to książkę za 5. Tak. No, ale że niestety, no, oszukali i Bóg im pomógł w wygranej. Urok osobisty wygrywa wszystko.